22 września Ośrodek Wsparcia przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze obchodził uroczystość pięciolecia swego istnienia. Z tej okazji zespół wspierający rehabilitacyjne ośrodka zorganizował kameralne przyjęcie dla uczestników oraz gości. Przygotowania do uroczystości trwały kilka dni. Panie pracowały w kuchni nad wypiekiem wspaniałych ciast w ramach treningu kulinarnego, panowie natomiast dekorowali salę kolorowymi balonami i serpentynami. Spośród zaproszonych gości przybyli do ośrodka starosta powiatu jaworskiego Stanisław Flaskowski, przewodniczący rady powiatu Mariusz Barański, sekretarz powiatu jaworskiego Bogumiła Wenda, reprezentant komendy powiatowej policji w Jaworze Sylwester Rudziec, prezes PTTK oddziału ziemi jaworskiej Leszek Drabczyk. Spotkanie rozpoczęła koordynator, psycholog ośrodkowy, Ośrodka wsparcia Ewa Orbitowska, która przywitała gości i wręczyła każdemu z zaproszonych prezenty ręcznie wykonane przez uczestników w ramach zajęć technicznych i arteterapii. Następnie głos zabrał starszy instruktor terapii zajęciowej Ewa Drabczyk, która przybliżyła wszystkim historię i funkcjonowanie ośrodka w ciągu minionych pięciu lat. Na zakończenie poprosiła zebranych gości, by wypowiedzieli się odnośnie współpracy, jaka łączy ich z ośrodkiem. Jako prezent niespodziankę Starostwo Powiatowe ufundowało uczestnikom ośrodka tort z okazji jubileuszu. Zaproszeni goście mieli okazję dokonać pamiątkowych wpisów do kroniki, poznać odczucia uczestników odnośnie funkcjonowania ośrodka oraz zapoznać się bliżej z historią tego właśnie ośrodka. Po części oficjalnej oraz po częstunku uczestnicy uczcili piątą rocznicę istnienia ośrodka wspólną zabawą. Jubileuszowy dzień w ośrodku wsparcia minął w atmosferze dobrego nastroju i pełnego wspomnień.